Witajcie, witajcie, kryptomaniacy. Dzisiaj mamy spadki spowodowane, wydaje mi się, tym fadem, że no Solany tokeny wartości około ponad 500 milionów dolarów, które trzyma FTX, mogą zalać rynek, powodując silne spadki. No, mamy słabe, altcoiny są bardzo słabe. Bitcoin i Ethereum raczej nic nie robią, ale alty są naprawdę, naprawdę słabe. Jeżeli taka Solana, taka silna sprzedaż, tam są też inne tokeny, zaczną jeszcze dodatkowo wywierać ciśnienie sprzedażowe na rynek, no to naprawdę możemy mieć dalsze spadki. Także postanowiłem Wam pokazać pewną zagrywkę, którą w takich momentach można zrobić, bardzo ryzykowną, ponieważ będziemy szli przeciwko małemu trendowi rynku. Czyli jak teraz wszystko idzie w dół, zajmiemy sobie, uwaga, pozycję na longa. I wybierzemy dwa, według mnie, bardzo silne projekty z innych kategorii, ale równie silne fundamentalnie, jakim właśnie będzie ta Solana. I dodatkowo otworzymy sobie pozycję na chainlinku. Także zrobimy to razem. Czyli ja już otworzyłem pozycję. Jest to pozycja za 18 dolarów, czyli jestem już 9 centów w plecy na kontraktach futures na MEXC. Dlaczego to zrobiłem? Bo zobaczcie sobie, ta biała linia to jest linia trendu na Solanie. To będzie mój stop. Ona zgrywa się bardzo ładnie z Parabolic SAR, które jest tutaj tygodniowe, to jest tygodniowy wykres. I to zazwyczaj służy jako bardzo silny support. Ale jeśli to się przerwie, to można sobie zająć pozycję na short albo po prostu wyjść z pozycji, w zależności jak tam gracie. No i co ciekawe, to, że jeżeli się przebije, to następny jakiś tam support jest dopiero tutaj na 12,60, a później dopiero na 8, także może być bardzo nieciekawie, jeśli chodzi o Solanę, więc szczerze mam nadzieję, że to się utrzyma. I moja druga pozycja, którą zająłem, to jest na chainlinku. Chainlink tutaj. No to jest po prostu pozycja tutaj z tym stopem na 5, około 48 mam stopa. Tutaj mały dźwignię sobie używam, bodajże 6-7x ta dźwignia. No i zobaczymy, co się będzie działo. I podobnie możecie robić razem sobie działać sami na swoich kontach tradingowych. Chodzi o to, żeby próbować znaleźć taki dłuższy okres czasu, jakieś takie silniejsze ceny oparcia. Właśnie tutaj, jak mieliśmy tygodniowe momentum, ten support był dość silny, bo od grudnia na Solanie. Linia trendu się utrzymywała. Do tego nie przebiło się jeszcze Parabolic SAR z drugą stronę, czyli jakby momentum nie było jeszcze po stronie w dół. Dzisiaj też jest ładny spadek, czyli Solana jest w dół około 7-8%. Dlatego zdecydowałem się wejść, ale ten FAD naprawdę może narobić tu problemu, dlatego dużo tutaj nie ryzykujemy, a po prostu dajemy sobie stopa, żeby było w miarę bezpiecznie, jeżeli nasz plan się nie powiedzie. Będę Was update'ował odnośnie tego trade'u. Jeżeli by się udało, że lekko pójdziemy do góry i będziemy później powoli szli do góry, uda nam się poodbijać trochę, to później pokażę Wam, jak będziemy dodawać systematycznie trochę do tej pozycji. Jeżeli nas wyrzuci, to koniec zabawy, to nas wyrzuci. Także do następnego update'u. Oby ten FAT, no już na początku tygodnia, się skończył, bo tutaj dużo tlenu nie mam. Bodajże kilka dolarów, 3 dolary na Solanie i powiedzmy niecałego dolara na chainlinku, także silniejszy moment w dół i mnie pozamiata. No ale to są fundamentalnie bardzo silne projekty, także mam nadzieję, że może. No i też powinniśmy być blisko dołków, jeśli chodzi o ten cykl. Także taka nadzieja i zobaczymy. Pozdrowienia.